I chciałem prosić pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, aby odniósł się do tych wszystkich rzeczy, które w tych protokołach pokontrolnych dotyczących zarówno dyrektora szpitala, jak i prezydenta Grudziądza, które się pojawiły. Taka pobieżna lektura każe właściwie stwierdzić, że obydwa te protokoły tak naprawdę dla podmiotów czy osób, których dotyczą, no jest miażdżąca. Ja zaraz postaram się zwrócić uwagę na kilka takich najważniejszych aspektów tej sprawy. Z tego też będą wynikały pewne decyzje, które nasz klub podjął i które mam nadzieję sprawią, że tym razem ta kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej zakończy się jakimś skutkiem. Otóż, proszę Państwa, te dwa protokoły, jeden zbiera jakby przewinienia prezydenta Grudziądza, drugi dotyczy spraw zawinionych przez doktora Marka Nowaka, ale myślę, że de facto zdajecie sobie Państwo sprawę, że generalnie za jedne i za drugie odpowiada osoba, która ma ustawowy obowiązek sprawowania kontroli nad jednostką należącą do sfery finansów publicznych, jaką jest szpital. W związku z tym również te winy, które tu zostały przypisane dyrektorowi Nowakowi, w jakimś stopniu obciążają prezydenta Grudziądza, który odpowiada za to, aby pilnować pieniędzy, aby sprawować nadzór. Za to on z kolei bierze pieniądze i za to odpowiada. Proszę Państwa, jakie sprawy tu są najważniejsze? Przede wszystkim zacznijmy może od przekroczenia uprawnień i kompetencji. Tu są elementy, które są zarówno pewnego rodzaju bałaganem, ale są i takie, które mają swoje konsekwencje finansowe, które jednym z nich jest na przykład to, że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że sprawozdania finansowe Regionalnego Szpitala Specjalistycznego były zatwierdzane przez organ do tego nieuprawniony, czyli przez prezydenta Grudziądza. To jest, uważam, bardzo poważna sprawa, bo nie dajcie sobie Państwo wmówić, że to się dzieje z niewiedzy, ponieważ skutkiem tego było to, że do tych sprawozdań, te sprawozdania nie były przedstawiane organowi, który jest do tego upełnomocniony, a więc Radzie Miejskiej, dzięki czemu radni przez długie lata żyli w nieświadomości tego, co się w szpitalu dzieje. Być może gdyby takie sprawozdania z działalności szpitala były im przedstawiane i od ich decyzji zależałoby zatwierdzenie lub odrzucenie tych sprawozdań, wtedy być może sytuacja wcześniej stałaby się dla większości radnych jasna. Inny przykład to jest to zarzut kierowany w kierunku dyrektora Nowaka, ale de facto jest to przecież zarzut również przeciwko prezydentowi, związany z nieprawnym powierzeniem dwóm pracownikom szpitala pełnienia obowiązków dyrektora szpitala. I można by powiedzieć, że jest to też jakieś przewinienie mniej istotne, gdyby nie to, że to miało swoje konsekwencje. Teraz odbywają się kolejne procesy, będą się odbywały kolejne, w wyniku których osoby zatrudnione w ten sposób przez pana prezydenta wygrywają w sądach. Jest sprawa pana dyrektora Jączyńskiego, w zasadzie jej wynik jest, jak sądzę, przesądzony i mam nadzieję, że wreszcie ktoś upomni się o to, aby przepis o odpowiedzialności urzędniczej również w Grudziądzu miał
zastosowanie. Urzędnik, który popełnił błąd i naraził instytucje z sektora własnej kieszeni, i będziemy robić wszystko, żeby tak się właśnie w tym wypadku stało. Dalej, jeśli chodzi o przekraczanie uprawnień i kompetencji, no Regionalna Izba Obrachunkowa wreszcie zauważyła coś, o czym mówię już ponad 2 lata bodajże, od momentu, kiedy dowiedziałem się po raz pierwszy, że pan prezydent w roku 2009 spisał akt notarialny, w którym zaciągnął ogromne zobowiązanie w stosunku do firmy Siemens Finance. Na tym jest to zresztą zobowiązanie, na którym podpisali się zarówno prezydent, jak i dyrektor. Przy czym z punktu widzenia dyrektora to w ogóle było jakieś nieporozumienie. Natomiast Izba zarzuciła, że oczywiście pan prezydent również nie miał prawa tego typu zobowiązania zaciągnąć. Natomiast z czym się nie zgadzam i w czym będę w samej Izbie Obrachunkowej interweniował, ponieważ Izba stwierdza, że ponieważ w wyniku nowelizacji ustawy zniesiono ten punkt, w którym się mówi o obowiązkowym przekształceniu w spółkę prawa handlowego w przypadku niepokrycia straty zakładu leczniczego, to oni uznali, że w zasadzie ten akt prawny, czyli ten akt notarialny, to zobowiązanie, ta umowa gwarancji nie ma zastosowania. To jest nieprawda. Nie ma rzeczywiście przymusu czy obowiązku takiego przekształcenia, ale ten akt, ten notarialny dotyczy czegoś zupełnie innego. To znaczy on mówi, że gdy jednocześnie ustawa nie zakazuje przecież przekształcenia szpitala w spółkę, być może dojdzie do takiej sytuacji, kiedy będzie to jedyne wyjście, jakie trzeba będzie zrobić. Natomiast prawda jest taka, że w tym oświadczeniu jest powiedziane, że w takiej sytuacji miasto zaspokoi w pełni roszczenia i żądania podmiotu, jakim jest Siemens Finance. I uważam, że Regionalna Izba Obrachunkowa powinna w formie, jako zalecenia pokontrolnego, nakazać prezydentowi podjęcie działań w celu unieważnienia tego aktu notarialnego, ponieważ jego skutki trzeba odwołać, bo one nadal mogą być. I nadal fakt, że prezydent podjął bo to było około 150 milionów, ale udzielił gwarancji na tak kolosalną kwotę, to jakby przez samą zmianę ustawy nie zostało unieważnione. A po drugie, faktem bezspornym pozostaje fakt, że to ogromne zobowiązanie prezydent Grudziądza zaciągnął, łamiąc wszelkie możliwe przepisy związane z dyscypliną finansów publicznych, ponieważ pod tym zobowiązaniem nie ma kontrasygnaty skarbnika. To jest, ja sam byłem prezydentem i zawsze traktowałem, że gdybym zrobił coś takiego, czyli podjął zobowiązanie, wydał pieniądze bez kontrasygnaty skarbnika, czyli publiczne pieniądze, już nawet nie mówiąc o takich wielkich pieniądzach, no to poszedłbym do więzienia, bo to jest bardzo poważne urzędnicze przestępstwo. To nie jest coś, nad czym można przejść do porządku dziennego. I to, co mówię, kiedy były wybory, to wyszło przy sprawie, ja się o tym dowiedziałem podczas wyborów, bo otrzymał ten dokument pan Janusz Dzięcioł, czy to było kiedy? W 2015 roku, zdaje się, 14. W 2014 roku. I od tego momentu w wielu miejscach na Radzie Miejskiej, w trakcie tej kontroli, którą prowadziliśmy z Glamowskim, wiele razy mówiłem, że to jest dokument, który trzeba za wszelką cenę unieważnić. No wreszcie. No być może, znaczy, to nie jest takie proste, że jest nieważne z tego tytułu, ale to, że nie ma kontrasygnaty, to ktoś po prostu musi za to ponieść odpowiedzialność, bo ktoś za to odpowiada. I teraz
To jeśli chodzi o, nie będę dalej rozwijał tematu powoływania dyrektorów, z kolei w przypadku dyrektora Nowaka powołania na stanowisko głównego księgowego kogoś, kto nie miał uprawnień i tak dalej, bo to myślę jest już, to są sprawy drugorzędne w tym wypadku. Dalej, brak ustawowego nadzoru nad podległymi jednostkami i sektora finansów publicznych. No, to co pisze Regionalna Izba Obrachunkowa na temat braku jakiejkolwiek polityki zarządczej, która by nadzorowała tak ważną instytucję z sektora finansów publicznych, no tego stają włosy dęba. Przecież to jest jeden z podmiotów, nie ma drugiego takiego w gestii samorządu lokalnego w Grudziądzu jak szpital, który wydawałby tak kolosalne pieniądze publiczne. To jest największy dysponent pieniędzy po mieście. Większym jest tylko samo miasto poprzez swój budżet. I tu praktycznie z tego, co ustaliła Izba, no praktycznie nie funkcjonują żadne mechanizmy takie nadzorcze, żadne mechanizmy kontroli zarządczej. A proszę pamiętać i też nie dać sobie wmówić, że to się stało przez niechlujstwo, nieuwagę i tak dalej, ponieważ z tego płyną określone konsekwencje. I na te konsekwencje również wskazuje Izba. Dzięki temu dyrektor szpitala mógł sobie księgować nad limity, czasem dwukrotnie, prawda, żeby w momencie, kiedy były mu potrzebne, to wtedy, co Izba stwierdza, zawyżał wartości należności wymagalnych, to przecież kompletnie zmienia wynik finansowy. I to nie są małe kwoty, ponieważ te zawyżenia tych sięgają 52 milionów złotych. Zawyżenie należności, o których wiadomo, że nie zostaną uznane, że nie są należnościami bezspornymi, z których wiele było już przedmiotem ugód z Funduszem Zdrowia. No i tutaj te wszystkie sprawy zostały dosyć dobrze i szczegółowo, na szczęście tym razem, opisane. Zresztą tu jak Państwo zobaczycie, to jest tu akurat ta część na stronie, od strony 6 do strony 9, no przecież to włosy stają dęba, co się wyrabiało z księgowością, z księgowaniem lub nieksięgowaniem, bo oczywiście jak coś było nie długiem, no to bardzo często nie było księgowane. Jak coś było ratą, to też już nie było księgowane, bo było traktowane, że jest to tam coś, co pojawi się za ileś miesięcy. I tu tym razem bardzo dobrze zrobił, przeanalizował ten aspekt, przeanalizowała Izba. No chociażby proszę się przyjrzeć wykazanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową różnym kosztom, dodatkowym kosztom finansowym, nie wynikającym wprost z zaciągniętych kredytów, no bo to wiadomo, one też są ogromne, one wynoszą dziesiątki milionów złotych rocznie, ale wynikające z tych zadziwiających operacji finansowych, które tam były dokonywane. I to też nie są kwoty, nad którymi można przejść do porządku dziennego, bo to w jednym przypadku jest ponad 2 miliony, w innym 1 700 000, prawda? To są koszty finansowe, które były generowane przez taką, a nie inną politykę finansową, którą w szpitalu prowadzono. I tego ani służby miejskie, ani prezydent przez całe lata nie zauważyły. Mimo że szefem Rady Społecznej szpitala był wiceprezydent i to finansista, prawda, jakimś dziwnym trafem te operacje wszystkie, o które tu są opisane, nie zostały zauważone. No właśnie, tu jest to, o czym już wcześniej mówiłem, że no, zadziwiająca jest ta księgowość, gdzie nie wykazuje się należności z tych świadczeń ponadlimitowych, niezgodne ze stanem rzeczywistym, na kwotę 35 milionów złotych.
Dalej, to o czym już wspominałem, że w tych wykazach znajdują się często kwoty, które już, co do których już nawet nie było wątpliwości, że są, nie zostaną odzyskane, natomiast ciągle były księgowane jako, jako należności po stronie należności, które należą się szpitalowi. Ale na przykład dokonanie nieprawidłowej wyceny zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 odsetki o równowartości 50% odsetek za zwłokę od zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów szpitala. To jest taka właśnie radosna twórczość księgowa, jaka tam obowiązuje. I tak jak powiedziałem, poza tym no myślę, że od tego momentu weryfikacji wymaga każdy wynik finansowy szpitala w kolejnych latach, ponieważ on jest niewiarygodny. Na niektóre z tych niewiarygodności Izba wskazuje, ale de facto również to, o czym wcześniej tutaj pisano, o tych zadziwiających księgowaniach. Coś zostało zaksięgowane, coś nie było. Były należności, które były już przedmiotem ugody, a ciągle były, wpływały na wynik szpitala, bo pojawiały się po stronie należności. Tak samo jak tu wskazana przez Izbę na przykład wynik za rok 2015, który był, jak Państwo pamiętacie, prawie 43 miliony, 42 900 z groszami, no trzeba do niego dodać co najmniej 477 tysięcy, na niekorzyść oczywiście, ta strata będzie większa, w tym sensie mówię, ponieważ oznacza, że koszty finansowania bezpośrednio winny wpłynąć na wynik finansowy 2015 roku jako zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 530 tysięcy, natomiast zostały wykazane tylko w wysokości 53 tysięcy. No i ta różnica jest czymś, co musimy sobie dodać do pokrycia jako Rada Miejska. No, pomijam tu inne rzeczy już mniejszej wartości. Dalej, to co podkreślałem, łamanie dyscypliny finansów publicznych na każdym kroku. Ja myślę, że tutaj rzecznik dyscypliny i prokurator będą mieli bardzo dużo do zrobienia, bo to tak wygląda, jakby tu nikt tego de facto przez całe lata nie kontrolował. Dalej, nieterminowe regulowanie ustawowych zobowiązań finansowych. To też jest dyscyplina finansów publicznych i za to też można dostać wyrok. Tu mamy wykaz tych pokrywania straty za rok 2015 w tej tabelce. Opóźnienia sięgają od 165 do 227 dni. Ostatnie były płacone jeszcze we wrześniu. Natomiast teraz no już wiadomo, że lada moment zbliża się czas, kiedy trzeba będzie regulować straty za kolejny rok. Dalej, notoryczne łamanie ustawy o zamówieniach publicznych i doprowadzenie w wyniku tego do szkody wielkich rozmiarów jednostek z sektora finansów publicznych. I proszę Państwa, tu jest coś, co Regionalna Izba zauważyła, ale na co my jako komisja zwróciliśmy uwagę również w naszym wystąpieniu. Ponieważ to jest dokładnie ten proceder, tutaj szczegółowo opisany, ale ja go też opisałem, bo ja sam go akurat kontrolowałem, znaczy sam i pani Wróbel i ten pan tam z finansowego, gdzie mieliśmy wielką salę zawaloną tymi skoroszytami i tam wystarczyło zajrzeć do każdego z nich, żeby zobaczyć, na czym ten proceder polega. Ja go opisałem w tym sprawozdaniu, on został opisany, to rolowanie długów. Pan prezydent udawał przez moment, że się tym przejął, no bo jak rozumiem, dowiedział się tego być może ode mnie, no nie wiem, z tego protokołu. I że tym się przejął, tak się przejął, że odwołał dyrektora, bo utracił zaufanie, ale potem go przywrócił. A proszę Państwa, to ma bardzo konkretny koszt. I tu w zasadzie Regionalna Izba Obrachunkowa pokazuje, ile to
kosztowało. Ile kosztowało rolowanie długów, ale powiem Państwu więcej, jestem święcie przekonany, że ten proceder trwa do teraz. Trwa do teraz, bo szpital nie miałby prawa funkcjonować w tych warunkach, do jakich został doprowadzony, gdyby tego nie robiono w dalszym ciągu. Bo na czym polegał przypadek pana dyrektora Jączyńskiego? No polegał na tym, że on jak przyszedł, ja go tam nie oceniam, ja uważam, że to nie była dobra zmiana, ale on jak przyszedł, to przestał to robić. Przestał rolować długi, prawda? Przestał to robić, co było robione, no bo słusznie skądinąd doszedł do wniosku, że on tylko lawinowo powiększa stratę szpitala i to gdzieś się musi skończyć. I jak przestał to robić, to pamiętacie, że oświadczył, że szpital straci płynność tam w połowie maja czy w połowie czerwca, prawda? W połowie czerwca. I dzisiaj dokładnie ten proceder moim zdaniem nie został zatrzymany. I teraz no i tu proszę Państwa jest tak, no, chociażby zawarcie 6 umów pożyczki na 6 objętych badaniem, no być może jest ich na pewno więcej, ale na razie, na łączną kwotę 31 742 złote 415 zł i 58 groszy, 31 milionów 700 umowy pożyczki zrobione, zawarte, zaciągnięte poza ustawą o zamówieniach publicznych. No to ja się pytam jeszcze raz. Czy w ogóle ta ustawa jest przez kogokolwiek w tym mieście poważnie traktowana? Jeżeli można zaciągnąć zobowiązania sięgające 30 milionów bez przetargu, prawda? Z czapy można powiedzieć. No i to jest kolejne. Dalej. Fałszowanie dokumentacji finansowej w celu ukrycia rzeczywistego stanu jednostki z sektora finansów publicznych. Ponieważ ja, proszę Państwa, przyjmuję jedno. To wszystko, co Regionalna Izba Obrachunkowa napisała o bałaganie w księgowaniu, o tych zadziwiających operacjach, to, co też opisywałem w tym moim protokole, bo ja byłem pełen podziwu dla służb finansowych szpitala, oczywiście podziwu w pewien sposób w cudzysłowie, no bo oni mieli huk roboty. Ponieważ dyrektor zaciągał co miesiąc kredyt z terminem miesięcznym do spłacenia, na co wreszcie Izba Obrachunkowa stwierdziła tutaj gdzieś, że no trzeba być niespełna rozumu, żeby sądzić, że szpital w tych warunkach i w tej sytuacji, biorąc dzisiaj 10 czy 15 milionów złotych, za miesiąc będzie go w stanie spłacić. Więc to jakby od początku było to kompletnie nierealne. Po czym po miesiącu negocjowano warunki tej umowy, zawierano kolejne umowy na 3 miesiące, na 12 miesięcy, płacono oczywiście od tego kolejne te i odsetki i te prowizje oczywiście i ten proceder, proszę Państwa, trwał całymi miesiącami, a dla pana prezydenta, nawet jeżeli nie sprawował on żadnej kontroli i nawet jeżeli nie miał zielonego pojęcia o tym, że coś takiego się dzieje, to nie może już tak utrzymywać od momentu zakończenia prac przez Komisję Rady Miejskiej, czyli złożoną z dwóch urzędników i radnego Glamowskiego imię. Od tego czasu to nie mogło być dla niego tajemnicą, ponieważ było to tam również, zwracaliśmy na to uwagę. I dlatego uważam, że te cuda księgowe, ta kreatywna księgowość, ona jest procederem absolutnie świadomym, zamierzonym, mającym różne cele oczywiście, ale mającym na celu generalnie ukrycie prawdziwej, dramatycznej sytuacji szpitala. I dobrze, że teraz zajęła się tym Regionalna Izba Obrachunkowa i chciałbym, i za chwilę Sławek będzie miał możliwość tutaj zaprezentowania Państwu pewnego dokumentu, który chcemy złożyć, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że to, że RIO podjęła tę analizę, zresztą między nami mówiąc, to powiem szczerze, że większość tych zjawisk, które tutaj zostały opisane,
One albo zaszły po roku 2010 czy 2009 nawet, albo trwają od tamtego czasu. I trochę mnie dziwi to, że Regionalna Izba Obrachunkowa to nie jest pierwsza kontrola Rio. Prowadziła kompleksową kontrolę miasta w roku 2013 i tam jakby tych zjawisk nie zauważyła, chociaż zdecydowana większość z nich wtedy już miała miejsce. Miało miejsce i to zobowiązanie, o którym mówiliśmy, prawda, i rolowanie długów, i te kredyty zaciągane bez procedury i tak dalej, i tak dalej. No ale lepiej, jak się mówi, późno niż wcale. Mam nadzieję, że instytucje będą teraz tę sprawę dalej prowadziły, rzeczywiście zadadzą pytanie biegłym rewidentom, którzy w kolejnych latach opiniowali ten finanse szpitala i tego nie zauważyły, nie zauważyli. I tu odpowiedzi są dwie. Albo byli to rewidenci, którzy... Tak, oczywiście. Albo to są rewidenci, którzy no, są jacy są, czyli brakuje im profesjonalizmu i w związku z tym nie powinni tej funkcji pełnić, albo rzeczywiście dysponowali nieprawdziwymi dokumentami, ale tego ja oczywiście nie wyjaśnię. To jest, myślę, bardziej zadanie dla prokuratora. A tylko chciałbym powiedzieć jeszcze, bo bardzo słusznie pan to podniósł, że rzeczywiście, no co robili biegli rewidenci, nie wiem. Natomiast druga sprawa to jest taka, wracając do Izby Obrachunkowej, że w roku 2017 przypada jakby okres, kiedy Rio powinna zrobić kompleksową kontrolę w grudziąckim samorządzie. Będziemy jako klub radnych wnioskowali o przyspieszenie tej kontroli, objęcia nią wszystkich instytucji finansów publicznych, które są nadzorowane i zarządzane przez miasto, w tym również spółek komunalnych, ponieważ no, jeżeli nadzór nad szpitalem tak wyglądał, jak wygląda to w materiale Rio, no to strach pomyśleć, co można będzie znaleźć w innych instytucjach nadzorowanych również przez prezydenta Grudziądza. Grudziądzu, z jednym z największych chyba oszustw samorządowych w skali całego kraju, dlatego że od kilku lat jak gdyby w różnych gremiach, bo i na radach ordynatorów w szpitalu, jak też na sali 301 w ratuszu wielokrotnie słyszeliśmy o stabilnej kondycji szpitala, o tym, że jest bardzo dobrze, że nie ma zobowiązań. Dlatego tylko można to nazwać jednym wielkim kłamstwem samorządowym, które trwa od wielu lat. Dzisiaj zakwestionowała nawet Regionalna Izba Obrachunkowa udziały szpitala w spółce Grudziąckie Inwestycje Medyczne. To też zostało zakwestionowane, czyli jak gdyby zostało podważone powołanie tej spółki, istnienie tej spółki ze względów formalnych. Szpital nie powinien w tej spółce mieć udziałów, to też jak gdyby przekreśla nawet aktualne propozycje jakiegokolwiek przenoszenia czegokolwiek do spółki, nie ma to rangi prawnej. To tylko tyle. Oczywiście po przeczytaniu tych protokołów jesteśmy zatrwożeni tymi wszystkimi informacjami, które do nas dotarły na podstawie tego solidnie przygotowanego dokumentu, mimo że pewne rzeczy tak naprawdę ujrzały tylko światło dzienne lub też zostały potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ja przyglądałem się kilku komentarzom zarówno prezydentów, jak i pana dyrektora i zauważyłem, że dalej bagatelizują te wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. My, proszę państwa, tego nie bagatelizujemy i dlatego zwracamy się do prokuratora rejonowego w Grudziądzu z pismem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Grudziądza i dyrektora szpitala. Chciałem państwu przeczytać, ono nie jest zbyt długie, więc mam nadzieję, że nie zajmie to zbyt wiele czasu. Prokurator rejonowy w Grudziądzu. W związku z opublikowaniem wystąpień pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zgłaszamy podejrzenie popełnienia przestępstwa przez prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego i dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu Marka Nowaka oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów gminie miastu Grudziądz oraz Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Grudziądzu. Uzasadnienie. Materiał zgromadzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy jednoznacznie potwierdza notoryczne łamanie prawa przez wyżej wymienione osoby,
szczególnie w zakresie. Po pierwsze, przekroczenie uprawnień i kompetencji. Po drugie, brak ustawowego nadzoru nad podległymi jednostkami z sektora finansów publicznych. Brak obligatoryjnych planów finansowych i zasad ich weryfikacji. Po trzecie, łamanie dyscypliny finansów publicznych poprzez nieterminowe regulowanie ustawowych zobowiązań finansowych oraz zaciąganie zobowiązań wielkich rozmiarów bez ustawowej kontrasygnaty skarbnika miasta. Po czwarte, notoryczne łamanie ustawy o zamówieniach publicznych i doprowadzenie w wyniku tego do szkody wielkich rozmiarów jednostki z sektora finansów publicznych. Po piąte, fałszowanie dokumentacji finansowej w celu ukrycia rzeczywistego stanu jednostki z sektora finansów publicznych. To tylko ważniejsze przykłady łamania prawa ujawnione w wyżej wymienionej kontroli. W tej sytuacji uznajemy nasz wniosek za uzasadniony. Pod tym pismem do prokuratury rejonowej podpisali się wszyscy radni klubu Prawo i Sprawiedliwość: Sławomir Szymański, Małgorzata Osowska, no i Marzena Makowska, Krzysztof Kosiński i Andrzej Wiśniewski. Jednocześnie pragnę poinformować, że informacje o złożeniu pisma do prokuratury zamierzamy przekazać wojewodzie, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a także ministrowi finansów. To jest jakby nasza reakcja na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. To już Andrzej wspomniał między innymi o tym, że zamierzamy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przyspieszenie kontroli. Merytoryczne, co my o tym sądzimy, bo co my o tym sądzimy, to ja starałem się, to mówią te protokoły, to jest jednoznaczne. Jaka będzie decyzja pana prezydenta i jaki będzie los pana dyrektora i prezydenta, nie wiem. Natomiast no cóż, jesteśmy członkami Rady Społecznej Szpitala. Po ujawnieniu tych nieprawidłowości, no jeszcze będziemy mocniej się tego dopominali, żeby z tym wreszcie coś zrobić. Ja zresztą zapewniam Państwa, że jakkolwiek jestem dotychczasową działalnością Rady Społecznej mocno rozczarowany, to zapewniam Państwa, że jest to inna Rada Społeczna Szpitala niż mieliśmy do czynienia w poprzednich kadencjach i dlatego być może jest takie zdziwienie na każdej Radzie, no bo w tej Radzie są ludzie, którzy no jednak czegoś chcą się o szpitalu dowiedzieć, którzy nie chcą tam pełnić roli kwiatka do kożucha, nie chcą zasiadać, prawda, a chcą rzeczywiście mieć wpływ i chcą coś z sytuacją szpitala zrobić. Natomiast nie ukrywam, że mam mieszane uczucia i co do tego, czy jako Rada Społeczna Szpitala, czy ja jako reprezentant pana wojewody przy pomocy tej Rady coś osiągniemy, no ale na pewno trzeba to robić. To jest oczywiście też materiał dla radnych. No, my jesteśmy przede wszystkim radnymi Rady Miejskiej. No teraz Rio wykazało, że to nam należy się, do nas należy ocena i zatwierdzanie wyników finansowych czy sprawozdań finansowych Regionalnego Szpitala. No i ja przynajmniej mam taką nadzieję, że wystarczająca ilość radnych no już się obudziła z tego snu, jakim tkwiła od wielu, wielu lat. No i że wreszcie również radni Platformy Obywatelskiej no przestaną żyrować swoimi decyzjami tego typu działalność. My za kilka tygodni staniemy przed problemem zmierzenia się z budżetem na rok 2017. W mojej ocenie realnego budżetu przy tych zobowiązaniach szpitala i przy tych zobowiązaniach miasta, które mają na miasto przejść, no jest po prostu niemożliwe. No, bez względu na to, czy tam będzie ten ruch wykonany, ja uważam, że on jest bez sensu. Ruch z przeniesieniem nakładów inwestycyjnych na GIM, prawda, i tak dalej. W mojej ocenie on jest nierealny, ale niezależnie od tego, w jakim kierunku to pójdzie, to sądzę, że realnego budżetu na rok 2017 odpowiedzialna Rada zatwierdzić nie będzie w stanie. Natomiast ja bym wolałbym przypisać Regionalnej Izbie Obrachunkowej jednak dobre intencje polegające na tym, że Rio, dopóki nie ma, jak rozumiem, nie ma ustosunkowania się do tego protokołu pokontrolnego, to stanowczych decyzji podejmować nie chce. W związku z tym ja zakładam, że kiedy minie ten okres jakby na uprawomocnienie się tego, Rio
zrobi to, co do niej należy, no, chciałbym w to wierzyć. Natomiast to, co mnie tu dziwi, to to, że rzeczywiście te zalecenia pokontrolne często w bardzo poważnych sprawach trochę są napisane na zasadzie: panie prezydencie czy panie dyrektorze, prosimy nie łamać, prosimy przestrzegać prawa. No to chyba nie tak, ale rzeczywiście ma to trochę taki charakter. Natomiast myślę, że należy docenić to, że jednak Regionalna Izba Obrachunkowa zrobiła tym razem, pochyliła się wieloma problemami, o które właściwie od wielu, wielu miesięcy nie mogliśmy się doprosić. I to jest na pewno zasługą RIO i wierzę, że w dalszej polityce i w dalszym postępowaniu wobec samorządu Grudziądza i wobec szpitala regionalnego RIO będzie już teraz trzymało się tej żelaznej konsekwencji. Być może już powiadomiła organy, które ściśle są związane z finansowaniem służby zdrowia, a mianowicie pewnie Narodowy Fundusz Zdrowia, być może wojewodę. No te informacje na pewno zostały przekazane. Być może ta inicjatywa, o której Państwo myślicie, będzie właśnie ze strony tych wszystkich, którzy przekazują środki finansowe na służbę zdrowia, na Grudziądzki Szpital i będą rozliczały szpital z wydatkowania tych środków od strony formalno-prawnej. Panie prowadzi również prokuratura w Toruniu, że sytuację w szpitalu bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i myślę, że współpraca tych wszystkich instytucji no, w końcu doprowadzi do nas do prawdy. Bo przez wiele lat nie mogliśmy się tej prawdy doprosić. Teraz myślę, że sprawy już się zamieść pod dywan nie da. I te wszystkie instytucje, i RIO, i prokuratura, i ABW, prawda, i tak dalej, wreszcie całą prawdę o Grudziądzkim Szpitalu, o tym, co się tam działo, kto podejmował decyzji, kto odpowiadał, wyciągnął, no i z jakimiś konsekwencjami, bo ja chciałbym mieć przekonanie, że żyję w kraju, w którym za spowodowanie szkody wielkich rozmiarów, idącej setki milionów, no jednak idzie się do więzienia i się odpowiada, a nie otrzymuje się nagrody. Bo zarząd komisaryczny w żadnym wypadku nie zależy ani od klubu radnych, ani od żadnego pojedynczego radnego. Ja jedynie mogę mieć swoje poglądy na ten temat. Myślę, że wszyscy je mamy. Wszyscy uważamy, że gdyby taki zarząd został wprowadzony kilka miesięcy temu, dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu niż jesteśmy, jeśli chodzi o problemy Grudziądzkiego Szpitala. Ale nie ukrywam, że ani nie mam wiedzy na temat tego, czy takie rozwiązanie jest brane pod uwagę, czy jest przygotowywane, czy też nie. Myślę, że my no, robimy to, co możemy zrobić jako radni, więc mamy w ręku dokumenty. Po raz kolejny no, mówimy o tym, jak ta sytuacja wygląda, składamy doniesienie do prokuratury, jakie będą decyzje rządu w tej sprawie i czy rząd sprawą Grudziądzkiego Szpitala i Grudziądzkiego Samorządu się zajmie. My staramy się dobrze wypełniać nasze obowiązki. Coraz więcej dokumentów potwierdza istniejące fakty, o których mówimy naprawdę od miesięcy. Proszę Państwa, od miesięcy. Niektórych to nawet męczy, już nuży. Natomiast proszę Państwa, no, to jest kolejny dokument potwierdzający, co władze Platformy Obywatelskiej, bo to trzeba powiedzieć konkretnie, bo przecież i zarówno prezydent, i dyrektor szpitala, i całe zaplecze, to jest Platforma Obywatelska, co robią z naszym miastem i co robią ze szpitalem. My skomentowaliśmy jakby i przedstawiliśmy to, co, jak zareagowaliśmy na wystąpienie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Myślę, że naszym obowiązkiem, proszę Państwa, ja jestem głęboko przekonany, naszym obowiązkiem jest przekazać doniesienie o popełnieniu przestępstwa, podejrzenie o popełnieniu przestępstwa prokuratorowi. To po prostu czynimy. Szkoda papieru, na którym ten dokument został wydrukowany. Po prostu tam nie ma, on się ma nijak do tego wszystkiego, co w tym budżecie musi się znaleźć, albo tam w ogóle tak jakby dotyczyło to innego miasta, jakby nie było kwestii szpitala, jakby nie było kwestii pokrywania straty. Tam właśnie na ten temat
na ten temat nic, poza jakimiś dyrdymałami typu, no, że będzie się zmierzać do obniżenia kosztów finansowych obsługi tego zadłużenia. Zresztą to samo, co no, tłumaczenie dyrektora, teraz złożone, tu nie wiem, czy czytaliście, więc no, wywołuje śmiech, ale to oczywiście nie jest śmieszne. Dyrektor mówi, że on tam de facto fałszował, czy podawał nieprawdziwe dane, czy takie zupełnie nierealne, bo liczył na szybkie rozwiązanie, o tu, dyrektor szpitala 29 lipca 2016 mówi, że koszty finansowe i operacyjne zaplanowane zostały w oparciu o prognozę szybkiego pozyskania tańszego finansowania, czyli restrukturyzację finansową, w związku z czym nastąpić miało obniżenie odsetek. No nie muszę dodawać, że nie nastąpiło i liczenie na to, jak się nic nie robiło w tym względzie, no to jest wróżenie z gwiazd, jak słusznie zauważył ostatnio radny Gurbin. Nie wiem, czy słyszeliście, byliśmy w programie tutaj telewizji tej lokalnej, no i radny Gurbin stwierdził, że on jak tak słucha czasem moich i Glamowskiego wypowiedzi i prezydenta, to tak wygląda, jakby dwóch astronomów rozmawiało z astrologiem. I coś w tym jest. No myślę, że to są bardzo poważne zarzuty, tak, za które grozi odpowiedzialność karna. No i mam nadzieję, że wreszcie do tego dojdzie. Ten uśmiech to jest ciągle PRPO. Ja myślę, że do tego musi dojść, ponieważ no w przeciwnym razie urzędnicy odpowiadają przed sądami, odpowiadają przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Praktycznie wyrok za dyscyplinę jest równoznaczny z odwołaniem ze stanowiska, bo to jest jedno z najcięższych przewinień, jakie można popełnić. I to na takie kwoty, no tego jakby nikt nie widzi, no też nie ukrywam, jesteśmy często zniecierpliwieni, ponieważ my mówimy, ludzie tego słuchają, często już są znużeni tym i to często przypomina walenie głową w ścianę, ale wierzę, że teraz przekraczamy pewien punkt krytyczny, od którego to nasze gadanie wreszcie zacznie przynosić konkretne kroki, konkretne decyzje, konkretne reakcje. Oczywiście one nie należą do nas, więc myślę, że wreszcie to do kogoś dotrze. No. RIO jest jednak poważną instytucją. Jest wytłuszczony zarzut i kto ponosi odpowiedzialność, tak? Jeżeli chodzi o dokumenty związane ze szpitalem, to dyrektor Nowak, jeżeli chodzi o przekroczenia, nazwałabym tak, to odpowiada prezydent miasta Grudziądza. Często jest wyłuszczone to, że pomijano Radę Miasta. Te dokumenty jasno, czytelnie, transparentnie odpowiadają na polskie pytania. Są rzeczywiście, nie zwalnia to radnych klubu Platformy Obywatelskiej z tej odpowiedzialności, bo pamiętacie Państwo doskonale, jak jeszcze niedawno szef klubu Platformy Obywatelskiej cytował dyrektora Nowaka, jak to powiedział pan radny Wiśniewski. Pan cytuje dyrektora Nowaka. Mówił słowami dyrektora Nowaka na sesji Rady Miejskiej. Tak to było. Całkiem niedawno. I z kolejnego rolu, czyli zaciągania dalszych kredytów. Tak. Te same firmy, to jest ten proceder, który tu został opisany i który ja mówiłem, bo tym, którzy udzielali te kredyty, to są oczywiście dotychczasowi pożyczkodawcy, którzy udzielają kredytu na miesiąc, po miesiącu wydłużają, kasują prowizje i odsetki, przedłużają na 3 czy na 12 miesięcy, a brany jest w innej firmie kolejny kredyt z jednomiesięcznym, ale to będzie jeszcze większa. Tak. Oczywiście. I nie chcą pokryć. I myślę, że tutaj, tu 14 nie, został pokryty. Został pokryty teraz, tak. Ale to, co jest istotne, to RIO, myślę, że w świetle tego, co tu piszą, to gdzieś tam jest między wierszami, powinno też nie dopuścić do tego, żeby strata roku 2016 nie miała żadnego zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie, ponieważ wiadomo, że na takich rozmiarów stratę to miasto musi zbierać pieniądze
nie w ciągu jednego roku, bo wtedy nie będzie w stanie uchwalić żadnego budżetu, musi zbierać te pieniądze dłużej. I coś podobnego RIO już raz zastosowało w tym roku, kiedy zażądało na początku roku pod groźbą unieważnienia budżetu, zażądało przygotowania rezerwy na stratę, która się teraz jest generowana, i myślę, że do tej praktyki trzeba wrócić, bo w przeciwnym razie niedługo strata szpitala będzie na poziomie, nie wiem, połowy budżetu miasta i wtedy. Ja zresztą no, sytuacja jest, proszę Państwa. Czyli co, miasto w przyszłym roku będzie bankrutem, tak? Tak, no miasto już jest bankrutem, jeżeli weźmiemy, zresztą zwróćcie uwagę, że no oficjalnie, no bankrutem jest w takim razie. Znaczy, miasta dotąd nie upadały. Dokładnie. Teraz, z tego co wiemy, i myślę, że to jest dobry krok, PiS, mówiło się o tym od dawna, PiS wreszcie przygotowuje ustawę o upadłości samorządów. I wtedy miasta będą mogły upadać w momencie, jak bankrutują. I to jest o tyle dobre, że uniemożliwi to, ta ustawa również uniemożliwi takie praktyki. To zostało jakby przez nas ujawnione, gdy o tym mówiliśmy, że te kredyty są tam w Magellana, kiedy prasa o tym pisała i tak dalej, to nikt nie zwrócił uwagi na to, że to jest działalność karalna. Tak samo jak prezydent nie może wziąć w prowidencie kredytu dla miasta, tak samo Nowak nie może wziąć w parabanku, to czy tam pożyczki w tych. No, a tu wszystko jest, ale RIO wreszcie jednoznacznie zdefiniowało to, że przecież mamy do czynienia ewidentnie z jednostką ze sfery finansów publicznych, chociażby w sprawie kupowania tych udziałów. I to też jest ważne. Magiela skierował sprawę do komornika.